Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym, zasypiakowym, kończącym dzień. Bardzo mi miło, że znaleźliście trochę czasu, te kilka minut, żeby wspólnie się pomodlić, żeby wspólnie ten dzień oddać Panu Bogu. Dokładnie dzisiaj poniedziałek, więc nasze spotkania ze świętymi, z błogosławionymi, a dzisiaj błogosławiony Dominik Collins. Bardzo ciekawa postać, muszę Wam się przyznać. Kani rzecz się dzieje w 1566 roku, w sensie wtedy się rodzi nasz Dominik, późniejszy święty. Rodzi się w Irlandii, w Kork, w sensie w hrabstwie Kork, tam w innym mieście w tym, w tym hrabstwie. I to są takie czasy, kiedy. Są bardzo burzliwe relacje między katolikami i protestantami, dlatego że wtedy anglikanizm zostaje ustanowiony jako oficjalna religia. Początkowe lata Dominika streszczę Wam tylko w kilku zdaniach. On się przez moment zerknął z Jezuitami, którzy mieli tam kolegium w tym, w tym kork, ale ono zostało po dwóch latach dosyć szybko zamknięte. I Dominik zostaje żołnierzem. Zostaje zaciągnięty w ogóle do wojska. Jego historia jest burzliwa. Przechodzi przez walki we Francji, potem w Hiszpanii. Jest naprawdę dobrym żołnierzem i w końcu się. Dochrapał stopnia wojskowego gubernatora regionu w Bretanii, dlatego że tam walczył. Tak jak wam mówiłem, trafia potem do Hiszpanii, tam jest bardzo wiele różnych jego takich perypetii wojskowych. Nie był wtedy człowiekiem jakoś zbytnio religijnym. Gdzieś tam oczywiście w głowie ciągle miał jakieś pragnienia duchowe, ale one się nie bardzo potrafiły wykazać. Wszystko się zmieniło w Wielkim Poście w 1598 roku, kiedy do tego jego oddziału. Trafia Irlandczyk, Jezuita, niejaki Thomas White, który jak się okazało był spowiednikiem części żołnierzy, którzy tam po prostu walczyli w tym jego oddziale katolików. I on, pod wpływem tego jezuity, on był bardzo gorliwym kapłanem, jakby rozbudzają się w nim ogromne pragnienia, on wcześniej oczywiście je miał, tylko jakoś tam je tłumił, ale jakby rozmowy z tym jezuitą i bycie z tym, z tym człowiekiem, on go w ogóle pamiętał, jeszcze ponoć z Irlandii, bo tam mieli pochodzić z, z tych samych stron, jakby budzi się w nim pragnienie, żeby wstąpić do jezuitów i zostać takim zwykłym bratem. U Jezuitów. Rzeczywiście zostaje przyjęty do Nowicjatu, do w Santiago de Compostella. Ma tam trochę problemy, bo nie bardzo, mu, nie bardzo mu wierzą, w związku z tym, że on był właśnie wysoko postawionym żołnierzem. Czy to nie jest jakiś spisek, jakiś, może udawane coś i tak dalej. On pierwszy taki wyraz swojej gorliwości pokazuje, kiedy całe to kolegium, gdzie on wstąpił. Zostaje jakby zarażone zarazą, i on tam, mimo że większość uciekła wtedy braci i ludzi, zostaje, żeby się opiekować chorymi, żeby im towarzyszyć w odchodzeniu z tego świata. Po takiej półrocznej próbie zostaje wysłany raport na jego temat do Rzymu, w sensie do centrali jezuitów. Następujące zdanie, bardzo mi się ono spodobało. Piszą oni tak. Człowiek to rozsądny, o wielkiej sile fizycznej, dojrzały, roztropny i towarzyski, choć skłonny do zapalczywości i uparty. Zobaczcie, jakie to ładne jest, nie? Jakby ma wiele bardzo dobrych cech. Dojrzały, roztropny towarzyski, ale jednak był zapalczywy strasznie, widocznie i uparty niesamowicie, nie? Kochani, jego historia kończy się tym, że hiszpański król wysyła wojsko do Irlandii, żeby tam walczyć. No właśnie, protestanci, katolicy to są straszne, uważam, rzeczy. I on towarzyszy temu wojsku, jako już Jezuita. Niestety, Hiszpanie, znaczy, niestety, w sensie Hiszpanie przegrywają te wszystkie walki, które tam. Mieli wygrać. Jezuici zostaną wzięci do więzienia, no i próbuje się na nich wymusić, jakby porzucenie katolicyzmu właśnie na rzecz anglikanizmu. To trwa wiele, wiele tygodni, wiele miesięcy nawet. On cztery miesiące jest więziony, tam próbują wymusić na nim tą właśnie konwersję na anglikanizm, on się nie zgadza. I w końcu jest tak zadowolony, kiedy go skazują na śmierć. Tam wykrzykuje, że bardzo tego pragnął. Jeden z oficerów mówi do niego takie słowa, to zostało zapisane. On traktuje śmierć jak ja ucztę. I wtedy miał powiedzieć, że OK, mogę umrzeć nawet tysiąc razy. Co się okazuje, Kaci, widząc to wszystko, nie chcą go jakby wykonać tego wyroku. I w końcu to też uważam straszne, Przemuszono jakiegoś rybaka, żeby zamiast tych katów, bo oni powiedzieli, że tego nie zrobią, no żeby wymierzył śmierć Dominikowi i ten go przepraszając za to, no zrobił to. Oddał życie 31 października 1602 roku. Yy, uważam, że bardzo ciekawa postać, zobaczcie, taka, taka burzliwa, nie? Też taka, która zachowała jakieś takie swoje elementy swojego charakteru, właśnie nieokiełznane do końca, nie? Jak się okazało, zobaczcie, Pan Bóg też to wykorzystał. Ja myślę, że ta jego ta zapalczywość i upartość też sprawiała, że on potem właśnie tak pięknie się potrafił opierać w tym zagrożeniu, w tym zagrożeniu śmiercią. Nie? Pan Bóg robi takie rzeczy. Pan Bóg bierze nasze cechy, czasem słabe, czasem takie sprawiające nam trudność, ale kiedy je próbujemy wykorzystywać do jakby działania z Panem Bogiem, to one się mogą okazać chwalebne. Czasem mogą być problematyczne, ale mogą być też chwalebne. I jest też wielka mądrość w takim nauczeniu się, akurat to zdanie jezuitów było bardzo fajne, nie? że człowiek nie musi być taki jednowymiarowy. Ja mam takie wrażenie, że my czasem tak w Kościele próbujemy tak wszystko uładzić, tak wszystko, wiecie, uregulować, tak wszystko unormować, żeby nie było różnic, żeby wszyscy byli tacy sami, po prostu wręcz jak tacy wycięci po prostu według jednego formatu. nie? Nie, zobaczcie, święci potrafią być bardzo różni, i ten żołnierz, dowódca wojskowy potrafił zostać bardzo pięknym męczennikiem, zakonnikiem, który oddał swoje życie. Kochani, chciałbym, żebyście teraz pomyśleli yy, o waszych relacjach z różnymi ludźmi, w takim krótkim rachunku sumienia, gdzie może próbujecie kogoś za bardzo przykroić do swoich oczekiwań. Kochani, nie chodzi mi oczywiście o to, że nie mamy razem prawa prosić ludzi, słuchaj, te cechy twoje mnie ranią, te cechy twoje mnie bolą, ale myślę, że doskonale o tym wiecie. Że czasem przesadzamy, w sensie po prostu próbujemy z kogoś zrobić kogoś, kim on nie jest. I oczywiście, jeżeli to są jakieś bardzo złe cechy, które krzywdzą, no to jasne, że trzeba to zmieniać. Ale czasem trzeba się też zgodzić na to, że ktoś ma inny charakter. Ja tak sobie patrzę, kochani, na nas na przykład w Włodzi, na braci Włodzi. No my jesteśmy bardzo różni, nie? I oczywiście, że są takie cechy moich braci, które mnie czasem wkurzają, ranią, dotykają. Wiem o tym doskonale, że moje też cechy ich wkurzają, ranią i, i jakoś tam. Doswierają im. Ale wiem, że są takie, o których muszę się dopominać bracia, zmieńcie się, i oni też powinni u mnie się dopominać, Adam, nie możesz, tak? Ale wiem, że część jest taka, że ja po prostu muszę ich przyjąć też w pewnej ich wrażliwości, w pewnej ich chropowatości, w tym, że właśnie niektórzy są zapalczywi, a niektórzy są spokojni, i tak dalej. To jest mądrość taka, żeby nie wszyscy ludzie byli tacy sami, żeby nie wszystkich tak samo traktować. Pomyślcie, czy gdzieś w waszych relacjach czegoś takiego za bardzo właśnie nie robicie? Nie próbujecie kogoś ukroić na taką waszą, waszą modłę. Panie Jezu, bardzo Cię prosimy o mądre serca, prosimy Cię o takie oczy, które potrafią rozpoznawać to, co złe i to rzeczywiście chcą zniszczyć. A to, co dobre, ale niekoniecznie zawsze, takie jakie oczekujemy, co trzeba szanować, doceniać, co trzeba przyjmować naszej różnorodności. Pomóż nam, Panie Jezu, w takiej mądrości podchodzenia w tych relacjach nawzajem do siebie, żebyśmy mieli tutaj szeroko oczy i serca otwarte. Daj nam taką łaskę. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, dajcie się proszę na koniec, jak zawsze, pobłogosławić, dajcie wasze czoła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie w pokoju Chrystusa, śpijcie najlepiej na świecie. Niech to będzie piękna, dobra i spokojna noc. I mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia. Już jutro. Wszystkiego dobrego, pięknej nocy z Bogiem.